Gram Konrad Czapla. Za chwilę zostanie odczytany apel pamięci. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Stalowej Woli, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci na placu Józefa Piłsudskiego w Stalowej Woli, aby złożyć hołd powstańcom i mieszkańcom Warszawy, poległym za wolną Polskę. 1 sierpnia 1944 roku w godzinie W rozkazem Komendy Głównej Armii Krajowej, uzgodnionym z wicepremierem, delegatem rządu Rzeczypospolitej Polskiej na kraju, żołnierze Armii Krajowej ruszyli do heroicznego boju. Pochylmy głowę, zadumy i skupienie, aby uczcić pamięć wszystkich, którzy polegli podczas Powstania Warszawskiego. Do was wołam, żołnierze Armii Krajowej, powstańcy warszawscy i mieszkańcy Warszawy. Dla
których niepodległość ojczyzny i oswobodzenie jej stolicy cenniejsza była niż własne życie. Wzywam żołnierzy Armii Krajowej, walczących w Powstaniu Warszawskim, wywodzących się z naszej stalowolskiej ziemi, Krystynę Bełczyńską, Ryszarda Śliżyńskiego, pseudonim Skoko, Stanisława Eski, Stanisława Paszkiewicza, Andrzeja Chorodyńskiego, pseudonim Pożoga i Zbigniewa Chorodyńskiego, pseudonim Fredle. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, wicepremierze, delegacie rządu Rzeczypospolitej Polskiej na kraju. Janie Stanisławie Jankowski, pseudonim Sobie. Do was wołam, generałowie Tadeuszu Komorowski Boże, Tadeuszu Pełczyński Grzegorzu, Leopoldzie Okulicki Niedźwiadku, Antoni Chruścielu Monterze i Augustie Emilu Fildorfie Nilu. Wzywam oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej oraz Dowództwa Obszaru i Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy 3. Obwodu Wola, pułkownika Waligury i 4. Obwodu Ochota, pułkownika Grzymały oraz poległych na nierównym boju pod Pędzicami. Do was wołam, bohaterowie 2. Obwodu Żoliborz, zgrupowań, Żeglowiec, Żubr, Żmija, Żbik, Żniwarz i Żyrafa oraz oddziałów Organizacji Wojskowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Przybądźcie na wezwanie żołnierzy Grupy Kampinowskiej 8. Rejonu 7. Obwodu Obroża, oddziału Porucznika Doliny, oddziału Podokręgu Halerewo oraz pułku Palmiry Mociny. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy Grupy Północ, pułkownika Wachnowskiego, zgrupowania Radosława, batalionów Czata 49, Miodła i Pięść, harcerskich batalionów Zośka i Parasu, kompanii Topolnicki, zgrupowań Leśnik i Kuba Sosna, batalionów Chrobry 1, Łukasiński i Gozdawa, oddziałów Bary, zgrupowania Róg, batalionów Gustaw, Bącza i Dziw, harcerskiego batalionu Wigry, Grupy Podziemnej Wytwórni Banknotów i Załogi Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, Sztabu Warszawskiego Okręgu Armii Ludowej i batalionów czwartaków, batalionu Korpusu Bezpieczeństwa Nałęcz, 104. Kompanii Związku Syndykalistów Polskich, 4. i 5. Kompanii Batalionów Kalińskich, oddziału Kobiecego Dysk, kobiecych patroli minerskich oraz wszystkie kobiety żołnierzy. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy 1. Obwodu Śródmieście Północ, pułkownika Radwana, zgrupowań Chrobry 2, Bartkiewicz, Gurt, batalionów Kaliński, Gustaw, Harnasz, Rum i Sowiński, oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych oraz oddziału dyspozycyjnej osłony Komendy Obszaru Warszawy. Do was wołam żołnierzy Powiśla, Grupy Bojowej Kybar, batalionów Bicz i Konrad oraz załogi Elektrowni Warszawskiej. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy 1. Obwodu Śródmieście Południe, pułkownika Sławora, batalionów Miłosz, Ruczaj, Zarepa Piorun, Iwo, Bełk i Korpusu Bezpieczeństwa Sokół, 3. Batalionu Pancernego Gorski, zgrupowania Gryska, batalionów Kur, Tum i Odwet 2 oraz oddziałów 5. Zgrupowania Siekiery i plutonu Buchoń
niebie. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy 5. obwodu Mokotów, pułkownika Karola, pułku Baszta i Baligula, batalionów Bałtyk, Odwet, Olza, Karpaty, Ryś i Oaza, dywizjony 7. pułku Ułanów Lubelskich, Jeleń, 1. pułku Szpoleżerów, 1. dywizjonu artylerii konnej oraz grupy artyleryjskiej Granat. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy 7. samodzielnego rejonu Okęcie, majora Wysockiego, 7. pułku piechoty Garn, kompanii Anna, porucznika Kuby oraz bazy lotniczej Łubrzyce. Przybądźcie na wezwanie żołnierzy 6. obwodu Praga, pułkownika Bobera, batalionów Saberów Praskich Chwackiego i batalionu Karol. Wzywam żołnierzy 7. obwodu powiatu warszawskiego Obroża, dowodzonego przez pułkownika Bronisława. Przywołuję inspektorów Wojskowej Służby Ochrony Powstania lewobrzeżnego pułkownika Rymarza i prawobrzeżnego pułkownika Grocha. Do was wołam żołnierze powstańczych oddziałów specjalnych, Jerzyki, walczących w większości oddziałów na terenie Warszawy i powiatu warszawskiego. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy powstańczej służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki, sanitariuszki, załogi powstańczych szpitali, punktów opatrunkowych i patroli sanitarnych oraz księży kapelanów i siostry zakonne, niosące posługę medyczną i duchowną. Wołam do nas zamordowanych duchownych, naczelnego kapelana Armii Krajowej, księdza pułkownika Tadeusza Jakimowicza, pseudonim Budwicz, kapelana zgrupowania Kryska, błogosławionego księdza Józefa Stanka, pseudonim Rudy, oraz jezuitów, ojców Józefa Warszawskiego, pseudonim Ojciec Paweł i Tomasza Rostworowskiego, pseudonim Ojciec Tomasz. Wołam także pozostałych księży i zakonników, których około 50 oddało życie do końca towarzysząc żołnierzom i mieszkańcom Warszawy. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy z innych narodowości, walczących w oddziałach powstańczych, uwolnionych przez żołnierzy z Oski, z Gęsiówki, Żydów z Niemiec, Grecji, Holandii i Węgier, a także Słowaków, Gruzinów, Węgrów, Rosjan, Brytyjczyków i kilkuset innych, którzy ochotniczo weszli w skład powstańczych oddziałów. Stańcie do apelu! Przywołuję działaczy tajnej administracji Polskiego Państwa Podziemnego oraz jawnie wykonujących zadania władz cywilnych na wyzwolonych terenach walczącej stolicy. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy 9. pułku piechoty, 3. dywizji piechoty, 1. armii Wojska Polskiego, walczących razem z powstańcami na przyczółku Czerniakowskim oraz żołnierzy 2. dywizji piechoty, poległych w nurtach Wisły i na przyczółku Żoliborskim. Stańcie do apelu! Przywołuję bohaterskich mieszkańców Warszawy, których heroiczna postawa była wsparciem dla walczących żołnierzy powstania. Wołam was, zamordowanych, zastrzelonych i spalonych na ulicach Warszawy oraz wypędzonych z domów rodzinnych i zgładzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Stańcie do apelu!
Warszawy ze wszystkich stron w ramach operacji Burza. Przywołuję żołnierzy Korpusu Jodła 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Okręgu Nowogródzkiego Nur, Okręgu Wileńskiego Wiana oraz 30 Dywizji Piechoty Armii Krajowej z Okręgu Poleskiego Kwadra. Stańcie do apelu! Was woła skoczkowie cichociemni, waleczni dowódcy żołnierze okryty chwałą bojową oddziałów powstańczych. Stańcie do apelu! Wzywam bohaterskich lotników powietrznych Sił Polskich na zachodzie z 1586 eskadry specjalnego przeznaczenia. Przywołuję lotników brytyjskich, południowoafrykańskich, amerykańskich, sowieckich oraz polskich z 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa, 2 Pułku Nocnych Bombowców Kraków, 3 Pułku Lotnictwa Szturmowego Wojska Polskiego i 16 Armii Lotniczej, którzy zginęli na podniebnych szlakach prowadzących nad Warszawą. Stańcie do apelu! Wołam policjantów II Rzeczypospolitej, walczących na barykadach powstańczych, żołnierzy służb technicznych i pomocniczych, łączności, kwatermistrzostwa, uzbrojenia i produkcji środków walki, saperów, budowniczych barykad i umocnień, strażaków i żołnierzy obrony przeciwlotniczej. Przywołuję bohaterskich łączniczków i łączniczki harcerskiej poczty polowej, redaktorów, drukarzy i kolportorów prasy powstańczej oraz obsługę w radiostacji powstańczej Błyskawica. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich znanych i nieznanych żołnierzy i cywilnych mieszkańców stolicy, którzy spoczywają na największej nekropolii Powstania Warszawskiego oraz w innych miejscach pochówku. Stańcie do apelu! Wołam wszystkich, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłku, by pamięć o powstańczym zrywie nie uległa zatarciu. Przywołuję do nas prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz Czesława Cymińskiego, prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, współinicjatorów wielu akcji upamiętniających w kraju i na emigracji niepodległościowy wysiłek Armii Krajowej, prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, późniejszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych Lecha Kaczyńskiego, zemny Powstania Warszawskiego, którzy wraz z żołnierzami Powstania Warszawskiego, generałem Stanisławem Komornickim pseudonim Nawet oraz pułkownikiem Zbigniewem Dębskim pseudonim Prawdziw zginęli w 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, a ich dzieło na zawsze stanowić będzie hołd dla bohaterstwa powstańców warszawskich. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną walkę. Stańcie do apelu! Do was się zwracam potomni. Pamiętajcie o ofiarę krwi i życia złożoną na ołtarzu ojczyzny przez powstańców i mieszkańców Warszawy, którzy godnie wypełnili swój obowiązek wobec ojczyzny.
naszej świadomości w dziejach narodu polskiego, są przykładem patriotyzmu i wierności żołnierskiej przysięgi. W imię Boga, honoru i ojczyzny. Niech pamięć umęczonych, pomordowanych mieszkańców stolicy pozostanie na zawsze w sercach potomnych. Cześć ich pamięci! Wybuchu Powstania Warszawskiego